Akurat wokół tego projektu dyrektywy wieją sprzyjające wiatry. Natomiast ogólnie w Europie jest raczej niepogoda. Ale to właśnie jest przykład, że nawet w tak trudnych okolicznościach, w tak trudnych warunkach można zdobyć się na inicjatywę, która zyskuje poparcie i zrozumienie, przeprowadzić ją skutecznie. Optymizm brał się stąd, że Europa miała się dobrze. Optymizm brał się stąd, że przekonanie, iż rozszerzamy Europę, daje szansę wszystkim, dominowało. Teraz mamy czasy po kryzysie, czy czasy nadal trwającego kryzysu. W związku z tym mamy wiele, w różnych krajach bardzo wiele poważnych problemów. Z natury rzeczy rosną wtedy napięcia, rośnie niezadowolenie społeczne, a politycy starają się to eksploatować. Pojawiają się w związku z tym postawy eurosceptyczne. Akurat Polska nie jest przykładem kraju, w którym one górują, ale w wielu krajach one rzeczywiście zyskały szerokie zrozumienie. I to jest klimat, w którym politycy, chcąc zyskiwać poparcie wyborców, chcąc utrzymać się u władzy, zaczynają wycofywać się z tego, co kiedyś uważali za korzystne. Tutaj musi być równowaga. To znaczy, jeżeli my chcemy, żeby nasi pracownicy mogli być delegowani przez polskie firmy, musimy uznawać, że jeżeli firmy zagraniczne, które chcą prowadzić działalność na naszym terenie, będą ściągały swoich fachowców, to jest normalnie, przy czym nigdy na przykład tego nie blokowaliśmy. Ja przypominam, że bardzo wielu obcokrajowców pracuje w polskim systemie bankowym. Proces zmniejszania zasobów rynku pracy tak naprawdę zacznie się dopiero na poważnie pod koniec i w następnej dekadzie, kiedy zaczniemy odczuwać odpływ, bo na razie mamy ciągle przyrost zasobów pracy, aczkolwiek oczywiście te roczniki, które już w tej chwili wchodzą w okres aktywności zawodowej, są dużo mniej liczebne, więc tak naprawdę trudności tego rodzaju przed nami w przyszłym dekadzie. I oczywiście, że przyjmowanie pracowników delegowanych jest jednym z rozwiązań, może nawet o wiele lepszym niż dopuszczenie do większej imigracji do Polski. Jeszcze raz podkreślam, kompromis jest mierzony tym, że wszystkie strony uważają, że do tego dokładają. Tak? Jeżeli wszyscy uważają, że coś do tego dokładają, to znaczy, to jest dobry kompromis, bo to oznacza, że nikt nie jest do końca zadowolony, nikt nie wygrał, ale każdy się zgodził. Nie ma tutaj przymusu zgodzenia się, więc jeżeli nikt nie uważa, że wygrał, a wszyscy się zgodzili, nie było to przymusem, to jest dobry kompromis.